Dzień dobry, nazywam się Iwona Bejc, a dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić cydr. Cydr jest napojem przepysznym, bardzo modnym. Mój ulubiony cydr składa się, jak czytam etykietę, z wody, soku jabłkowego w koncentracie, syropu glukozowego, syropu glukozowo-fruktozowego, barwnika karmelu, regulatora kwasowości, dwutlenku węgla i przeciwutleniaczy oraz naturalnego aromatu. Mój cydr składa się z jabłek, wody, no i cukru, przyznaję szczerze. Wygląda tak, a raczej to jest półprodukt. Jak to się stało, że to wygląda tak? To jest mega proste. Słuchajcie, poszłam na targ, kupiłam kilogram jabłek. Starłam je na tarce, ogryzki wrzuciłam do środka. Zalałam to przygotowaną wodą, którą posłodziłam cukrem, na litr wody, dwie łyżki cukru. Zalałam, przykryłam ściereczką, dwa razy dziennie przemieszałam i zostawiłam. I po trzech dniach, to zależy od temperatury, to wszystko wyszło mocno na wierzch, zaczęło się pienić, no i mamy cydr. Co w związku z tym? To nie jest tak, że to już jest gotowy napój do picia. Ten napój potrzebuje jeszcze dwóch etapów. Pierwszy etap to oczywiście muszę zdjąć te owoce i je odcisnąć, dlatego że w tych owocach po pierwsze są bardzo zdrowe bakterie, które wspomagają układ pokarmowy i naprawdę są cenne. Po drugie jest ten smak, którego nie chciałabym stracić. W związku z tym potrzebuję sitko. I na to sitko potrzebuję powykładać. Oczywiście ten proces będzie chwilę trwał, dlatego że widzicie, ten mój pojemnik jest dosyć duży, to sitko jest malutkie, ale pokażę Wam mniej więcej, o co chodzi, żebyście wiedzieli. Każdy jest w stanie sobie wyobrazić, że tak powiem, jak powtarzam ten proces tam 5 czy 4 razy. W każdym razie, musicie pamiętać o jednej rzeczy. Moment, w którym Wy możecie zacząć odciskać ten napój, to jest ten moment, kiedy widzicie, że tu jest mnóstwo piany, że tu wszystko po prostu buzuje i, no i dzieje się. I najlepiej jest zrobić to w ten sposób, że wykorzystujemy coś ciężkiego, żeby odgnieść. Idealnie by było, gdybym miała taką wyciskarkę do owoców, taką wolnoobrotową, która by mi z tego zostawiła tylko błonnik tak naprawdę, ale nie posiadam. W związku z tym mogę sobie pomóc w ten sposób, że stworzę własną wyciskarkę, która zadziała w podobny sposób. Odcisnę po prostu ten napój za pomocą ciężkiego po prostu innego przedmiotu. W tym przypadku akurat to jest taki moździerz do przypraw. Jak już odcedzimy jabłka od płynu, to powstaje nam taki płyn, który jest w kolorze takim złotym, powiedzmy. I on jest mętny. I proszę się nie przejmować tym, że on jest mętny. To jest naturalna forma tego napoju. Dziwne by było, gdyby tak naprawdę on był właśnie tak jak ten, że zupełnie jest klarowny, bo oznaczałoby, że zrobiony został w sposób sztuczny. Co teraz? No teraz będziemy pracować nad tym, żeby ten napój był bardzo, bardzo smaczny. I teraz pytanie do Was. Czy Wy lubicie słodkie cydry, czy Wy lubicie wytrawne cydry? A może macie ochotę spróbować takie i takie? Jeśli macie ochotę na takie i takie, to proponuję, żeby zrobić w dwóch butelkach czy w dwóch słoikach. Tutaj już do jednego wlałam, do drugiego jeszcze jest pusto. I do jednego dodacie więcej cukru, do drugiego mniej cukru. Ja dodam do jednego po prostu, powiedzmy, że 3 łyżeczki. Do drugiego dodam łyżeczkę. Nie wiem, czy będzie widać, ale to może się nawet zapienić w momencie, kiedy dodajemy. To nic nie szkodzi. I teraz tak, po prostu wlewamy odcedzony napój. Mieszamy to.
zostawiamy trochę przestrzeni po to, żeby było w czym po prostu to potem, żeby to miało miejsce na gaz. No i ten napój musi jeszcze popracować. Słyszycie? Takie ps zrobiło, ok. Ten napój jeszcze musi popracować jedną dobę. Próbujemy. Jeśli jest nie dość słodki, to dajemy trochę cukru i wstawiamy do lodówki. No i będzie gotowy cukier. Tyle pracy. Polecam Wam takie eksperymenty, bo uważam, że warto, sprawia to dużą przyjemność i na pewno jest to zdrowsze, dlatego że zawiera żywe kultury bakterii, które wspomagają nasze jelita i które są dla nas po prostu dobre. Także dla dorosłych jak najbardziej.